A więc ja, Anduin. Anduin Vryn. Anduin Nexus. Dobra, wykonałem. Mam tutaj tego quiza. To jest quiz. World of Warcraft quiz epizod 16. I czy to jest, to są te quizy, te quizy? Zaraz zobaczymy. To powinno być to. To jest Ultimate WoW Neckbeard Quiz Special. I to jest od 16 o The Burning Crusade. Enjoy and do not hesitate to give feedback. Dobra, zobaczymy, czy umiem w The Burning Crusade. Czy jesteście gotowi? Czy jesteście gotowi, milionerzy? Let's go, zobaczymy. Okej, tutaj oczywiście link wrzucam wam na czacie do tego quizu, jakbyście chcieli wykonywać go ze mną. Welcome. This is part 16 Welcome. Of the Ultimate WoW Neckbeard Quiz, and this time as a gesture towards the upcoming release of the Burning Crusade Classic Edition. Every question herein covers content from and released in TBC. Ugh. With this quiz, I give you an opportunity to test the limits of your knowledge on the good old days, ranging from radę. Information Masakra. That is basic, advanced, as well as obscure, known only to those who delved deep ja nie grałem into the tak dark dużo. Mysteries of the expansion. Now, if you have any complaints on the questions being too difficult, I say this. Too bad. Start the game by clicking on the link in the video description below and don't forget to have fun. But if you are not sure how the game is played, I urge you to watch the rest of this video. Start quiz. There are a total of 15 questions. To już wiemy. Start you are quiz. Playing part 16 of the Burning Let's Crusade go. Edition of the Ultimate WoW Neckbeard Quiz Series. Zobaczymy. Good luck. Pojebany jest ten quiz. Dobra, zaraz zobaczymy. Patrolling the barren landscape of Hellfire Peninsula are giant automatons called... To jest łatwe. Fellreaver. A. Fellsteel Annihilators. B. Fellreavers. Fellreavers. C. Doomwalkers. D. World Breakers. B. Easy. To jest łatwiutkie. B. It would have been a metric ton of shame and disappointment if you got yep, this peninsula. Wrong. Easy. Łatwiutko. A to było łatwe. Dobra, jedziemy. Skup się. Items pertaining to the last PvP season of the Burning Crusade are denominated by which of these words? A. Merciless. Merciless, B, brutal. Brutal. C. Relentless. Relentless nie, relentless D, nie. Vicious. Vicious to jest kataklizm, relentless to też jest kataklizm. Merciless i brutal. Kurde, to będzie merciless, tak, bo to był taki hunterski set merciless gladiator, tak. To będzie merciless, to będzie A. Tak nic. A. Oh well, you tried. Kurde, naprawdę? Fuck! To był poprzedni... Okej, dobra. Jeden It would have been a metric ton of shame and disappointment if you got... Don't think it's ja gonna be this easy. Brutal, wydawało mi się, że to było wcześniej. Forever. Pamiętam, był Merciless Gladiator. Dobra. W dupie. Kurde, pamiętam, że miałem Merciless Gladiatora na całego, ale to był za honor. Tamten to był chyba za... nie za conquest, tylko za arena pointy, nie? Fuck. Relentless of Kazakh's Kazakh's title at the time of his command of the Burning Legion forces in Outland? Okej. Był Doomlord Kazakh. A. Supreme Lord. B. Doomlord. Doomlord był... C. Lord. D. High Lord. Lord Kazakh. Doomlord Kazakh. To był Doomlord Kazakh. Albo Supreme. Fuck! Kurde. To był Doomlord Kazakh. Supreme Lord był później chyba. Lord Kazakh. Doom Lord Kazakh. Kurde, za dużo B, ale... Let's keep going, I don't want you to fall asleep on these questions. Doom Lord, wiedziałem, bo Lord Kazakh był w wanilii. Znaczy, tak? Whatever, dobra, nieważne. What was the name of the Draenei research facility that served as the hotbed of PvP content in Nagrand? To było... A. Hala. B. Halia. C. Halan. Hala. D. Halani. Hala. A. Hala. Easy, to jest łatwe. W Nagrand, to jest to na środku Nagrand. Keep up the momentum, though. Tam będziemy tam farmić, kurde, te czarne talbuki. Okej, dobra, piąty level. From its launch to its final patch, how many five-man dungeons does the Burning Crusade expansion consist of? A. 13. B. 15. C. 14. D. 16. From its launch to its final patch, okej. Ramparcy, Blood,
Slave Pens, będą trzy instancje, Underbog i ta jeszcze jedna. Później w Terrocar są też trzy, to ma 5, 6, 7, 8, Shadow Lapsy. Później miałeś... Mana Tumpsy. 5, 10... wydaje mi się 14. Będzie 14. Kurwa. Zapomniałem, później były jeszcze jedne. Czekaj, bo to jest final patch. How many final patch? To trzeba doliczyć na pewno jeszcze. Jeszcze trzeba będzie doliczyć. Tutaj będą raz Alcatraz. Alcatraz Mekanar. Alcatraz Mekanar Botanica. Okej. Okay. Manatum Setek Halls Shadow Lab. 3, 6. Magister Steres to na pewno będzie. Hellfire Ramparts. Blood Furnace. Blood Furnace. Później są jeszcze Underbog. 14. Let me guess. You forgot about the dungeons beyond Outland, have you? Caverns of Time, maybe? Magister's Terrace? Either way, you get what you deserve. Fuck! 16, tak myślałem. Brakowało mi. Dobra, dwa błędy są, chat. A lot of people tend to forget there's TBC nie. Dungeons outside of Outlands too. Tak, Caverns właśnie. Of Time Dungeons, Caverns of Terrace. Time. I'm glad to know you are not one of them. Caverns of Time, so wszystkich Black More Us. Black więcej dupy. Dobra, dwa błędy. Congratulations. Every question from now on shall be... Jakby był quiz o wodku, bym wiedział wszystko. Quiz o wodku, wszystko bym wiedział. Wszystko. Outfitted with a 50-50 lifeline. In accordance with the rules, try to use this lifeline only once. Dwa błędy, ja pierdzielę. Ja w ogóle gram now, w tą grę samą. I wish you good luck. Okay, come on. Come on. What is the name of the broken Draenei who recurringly gets imprisoned by the ogres of Nagrand? To jest... A. Mamor. Nie, Mamor to będzie... B. Arekron. Nie. C. Kuren. Nie. D. Korki. Korki. To jest Korki. Ten debil, wy go ratujecie, a później jak wracacie, to dostajecie questa na to, żeby raz jeszcze, kurde, pójść i go uratować, bo chyba trzy razy jest cały czas łapany, masakra. Korki. Łatwo. Oh, right. Koki. Sorry. I almost forgot. Yeah. Right. So I'm probably going to get a lot of flack for this because most people will most likely perceive this question as a controversial one. Oh. And if you're one of them, I advise you check out the comment section in the intro video to the quiz after you're done playing. Okay, kontrowersyjne. O co chodzi? Oh, nie. Which of these raid bosses remained unkilled the longest since the release of their respective raids which they inhabit? A. Leotheris the Blind. Nie, B. Archimond. C. High Astromancer Solarian. D. Muru. Wydaje mi się, że to był Muru. Wydaje mi się, że to był chyba Muru. Leotheris the Blind, on był w Serpentine Caverns. Archimond i High Astromancer Solarian, on był chyba w tym. Wydaje mi się, że to chodziło o Muru, dlatego że Muru był praktycznie nie do zabicia, miał tą po prostu zjebaną aurę, strasznie mocny damage to zadawało, później to zostało dopiero znerfione. I pamiętam, oni tam próbowali, kury, na wszystkie sposoby, to będzie D. Będzie D. Muru był w Magister Steres przed ostatni boss. Znaczy w... No. Archimond, naprawdę Archimond! Glad to know you didn't get thrown off balance. Jaki jestem debilem? Jakim jestem debilem po prostu? Jaki jestem po prostu głupi? Czy błędy mam? Nie. Ja się nie znam na TBC-u. Kurwa. Jaki głupi? Dobra. Which of these adjectives does not appear in the name of either of the Netherwing Drake mounts? Okej. Netherwingi. A. Viridian. B. Cerulean. C. Azure. D. Cobalt. Cobalt jest. Azur jest.
Viridian albo Cerulean. Wydaje mi się, że... Does not appear. Wydaje mi się, że... Cerulean. Cerulean. Viridian wydaje mi się, że jest. Viridian myślę, że jest. Dobra, Jolo, nie będę wiedział. Te dwa na pewno są, więc 50 na 50 już mam. It's B, does not. Czyli Cerulean. Come on. Come on. Come on. Come on. Wow. You must be like a mount collector or something. Yep. Trochę na wyczucie leciałem. Trochę na wyczucie leciałem. Ale za gej. Level 9. Which of these qualities does not appear in the name of either of the trials put forth by Adal to players who seek access to the Eye, the central hub of the Tempest does Keep? Does not appear in the A. Tenacity. B. Mercy. C. Dignity. D. Strength. Which of these qualities does not appear in the name of either of the trials put forth by Adal to players who seek access to the Eye, the central hub of Tempest Keep. Nie mam pojęcia, nie robiłem nigdy tego. Nigdy tego nie robiłem. Nigdy tego nie robiłem. Dopiero się uczę TPC-a. Wydaje mi się, że to będzie albo A, albo C. Będzie albo A, albo C. Dignity albo Tenacity. Czyli są po prostu trial. Widow's God is never in the name of either of the trials put forth. Czyli są jakieś questy. Te questy się nazywają i one się nazywają Mercy, Strength, Dignity, Tenacity. Nie wiem. Albo A, albo ten. Albo C. Dawno A nie było. Kurwa. Dignity, Tenacity... Nie wiem, ja strzelam, totalnie strzelam, C. Musi być albo C. Jeżeli nie C, to A. Lucky or not, na 100%. You have my respect. Naprawdę? Dobra, to na totalnym farcie. Choose C, let's go. Ja nie patrzę, czat, nie patrzę. What do the terms Mark of Lore and Mark of War pertain to? A. Druid quests. B. Trinkets. C. Enchanting. D. Zone buffs. Mark of Lore i Mark of War. Druidyczne questy. Brzmi tak. Trinkety? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma takich trinketów. Enchanting? Możliwe, bo tam są jakieś Mark of coś tam. Albo Zone Buffs. Może być A, C i D. Zone Buffy, ale gdzie by były? Teoretycznie w Zangarmasz są druidzi, więc mogliby być tam. Enchanting? Marki są takie. Albo druidyczne questy. Mark of Lore i Mark of War. Nie mam pojęcia. A, C albo D. Dawno A nie było. Jadę A. Let's go. To be more specific, this question pertains to Zangarmarsh. There are two ancients there. Fuck! Dobra, cztery błędy, chat. Kurde, wiedziałem. Bo rzeczywiście tam są Mark of... To jest drzewo loru i drzewo war. To be more specific, ostatnio robiłem te questy. Ostatnio robiłem. There are two ancients. Dobra, fuck you. Kurde. Cztery błędy. All that is left now is the last third of the package, and these questions are extraordinarily difficult. Maintain your focus, read every question carefully, and finally, good luck. Najgorzej. Ty, no, jestem w szoku absolutnym. Throughout the beta of Burning Crusade, as a result of an accident from Blizzard's level designers, the Fellreaver's original model was temporarily swapped to that of a... A. Boar. B. Mouse. C. Bear. D. Turtle. Hmm.
Skąd ja mam to wiedzieć? Skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem, absolutnie nie wiem. Równie dobrze mogę, kurde, ene due rike fake, torba borba, uspis fake, deus, donateus i borele baxce. Looks like we're about to bear witness to a successful answer. Co? Ale kurwa trafiłem! Ale jazda, kurwa, wyliczanka, easy! Ale zrobił to wyliczanką. Dobra, ty, trafiłem, jest okej. Okay. Which of these composers is credited for the creation of ambient music in the majority of outdoor zones in Outland? Nie mam pojęcia. A. Brian David Farr. B. Matt Ullman. C. Neil Lacree. D. Derek Duke. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Czy kiedykolwiek jakakolwiek odpowiedź A była dobra w tym quizie? A musi być. A w ogóle nie było. Musi być A. Nie mam pojęcia. Alright, here is some extra dose of trivia. This composer also made music for Diablo 2. It is Matt Ullman. Fuck you. Matt Ullman. No to all dobrze right, wiedzieć. Here is some extra dose ale to jest dobra, trivia. Dobra, okej, okay, już wiem. This composer also made music Ullman. For Diablo 2. It is Matt Ullman. To dlatego w Blades Edge Mountain jest taka muzyka, która brzmi jak... O kurde. Blade Edge Mountain Music. The Burning Crusade Hunter Blade Edge Mountain Music. Dlatego jest tutaj taka muzyka. Gitarą, kurde, jest taka. Gdzie to jest? Taki riff diablowaty jest. Może trafię. Come on. O, słuchajcie tego. Słyszycie? Jest taki. Jest jak muzyka, jak z Diablo. Uwaga, i teraz będzie. Jeszcze nie. Hold it. Zaraz będzie. O, słyszycie? Ta gitarka diablowa. Diablo jak nic, no. Nie! Nie w mieście! I były jeszcze takie mocniejsze, dobra, rozumiem. Okay, let's go. Trzynaste. I hope I got the pronunciation right. Dostęp do bety jest już udostępniony? Nie. Which of these names does not pertain to either of the gates guarding the Sunwell? A. Benthalos. B. Rohendor. C. Agamath. D. Arconisus. Does not pertain to one of the gates guarding Sunwell. Gates guarding Sunwell. Czyli te ściany broniące tego. Benthalos chyba jest. Nie wiem, coś mi się kojarzy. Arconius też jest i Agamath. Gates, no te ściany takie, no kurwa, nie wiem, no wiecie, to bramy. Wiesz co, jolo, idę 50-50. Chat. Fancy, 50-50 idę. Nie mam pojęcia. Does not. Rohendor. To będzie A. Będzie A. Zrobiłem to, easy. No, we're talking. Rohendor, yep! 50-50, dobra. After
After killing Grand Warlock Nethercurse in the Shattered Halls on Heroic, okay. How much time is permitted before Kargath Bladefist's Executioner puts all of his prisoners to death? Okay. A. 75 minutes. B. 70 minutes. C. 85 minutes. D. 80 minutes. Nie wiem, nawet nie będę kombinował. Ja rozstrzelam. You have just sentenced yourself to failure. Nie mam pojęcia, naprawdę D? Kurwa, ale przerąbane, ty! Czad, jaki mamy score? Coś trakuje? Bo jest tragedia. You have just sentenced yourself to... Win! Victory! Niestety. Let us see how much you know about the less known aspects of TBC. Ale ja to, znaczy kwestia jest taka, że jakbym robił tego quiza, to musiałbym już po drugim pytaniu nie grać, a ja chcę to skończyć. Ja wiem, że tutaj... Luck. Dlatego, ja to skusiłem. Czyli ja nie mówię, że skończyłem ten, po prostu nie grałbym dalej, nie? With the advent of the Burning Crusade, Kazakh appointed High Lord Krul with the retrieval of certain fragments on Azeroth, which constituted a powerful weapon of demonic origin called A. Shard of the Ancients, B. Maul of Eternity, C. Glaive of the Aspects, D. Warblade of Archimond. Co to są za pytania, ty? Co to są za pytania? Warblade of Archimond, ja nie wiem, czy coś takiego jest. Maul of Eternity nigdy nie słyszałem. Glaive of the Aspects. MW Shard of the Ancients. Ale pewnie przegrałem. So, back in the good old days, Blizzard made a few entries on their WoW website, the official one, about some things related to the lore of TBC. And concerning Mr. Kazakh, we got to know what are his motivations. But, for some unexplained reason, it was never touched upon in the expansion. Uh-huh. Except for one mention, through High Lord Krul, who often, when spawning, yelled, that he has come to Azeroth to search for certain shards, which together would ultimately form the Glaive of the Aspects. Fuck you! Najgorzej, ale przerąbany quiz. Nie wiedziałem absolutnie nic. Ale ze mnie po prostu totalny debil. Wiedziałem, że glewie. Nie mam pojęcia. Wiem, że jakieś glewie w Azji, no to ale... Kurde, aż w lorze TBC aż tak mocno nie siedzę. Kurde. Przerąbane. Ale to są mechaniczne rzeczy. No! Ile mieliśmy, czat? Pierwsze było ok, drugie nie. I ile było błędów, czat? Zrobiliśmy 6 błędów co najmniej, nie? Na 15 pytań. 2 na 15? No 2 na 15, dobra, ale chodzi mi, ile błędów zrobiłem. Wiem, że mam drugi level, tylko bardziej chodzi mi o to, ile błędów popełniłem. Bo resztę wiedziałem. Bez czatu byłoby 10 błędów. Nie byłoby 10 błędów bez czatu. Ja nie wiem, o co wam chodzi. Lord TBC nie siedzę, bo Lord TBC prawie nie ma. No właśnie. Mówi się, kurde, idę otworzyć okno aż i skoczyć. Skaczę, czat. Koniec. Mam drugi level, wiem, że mam drugi level, jak najbardziej. Ale poudawajmy chociaż, że mam ten. Właśnie bardziej mi chodziło o to, że jest 15 pytań i na 15 pytań ile popełniłem błędów po prostu. Zrobiłem 9 na 15. Dobry wynik, 6 błędów popełniłem, więc jest super.
Dobra, mam drugi level, no. Już przestańcie mi tutaj, kurde, świrować perkele.